Nie ma większej tragedii niż choroba dziecka, gdy taki maluch musi się zmagać z chorobą i bardzo dokuczliwą terapią. Żeby pięcioletnia Ola Łuczak mogła ten trudny czas spędzać z rodzicami, potrzebna jest nasza pomoc. Każda złotówka jest ważna. Ci, którzy zechcą pomóc, mogą wpłacać pieniądze na konto fundacji. Mogą też pomóc, gdy wybiorą się na koncert zespołu Modern Talking. Akcję pomocową organizuje wolontariat pracowniczy w ZITEH-u, który znalazł wielu sojuszników dla swojej akcji. Pięcioletnia Aleksandra Łuczak zachorowała w 2015 roku. Ta obecnie pięcioletnia dziewczynka musiała się zmierzyć z rakiem mózgu. Wykryto jednego guza przy rdzeniu kręgowym. Była poddawana przez ponad 2 lata chemioterapii i rehabilitacji. W tym roku już była zapisana do przedszkola, skończyła 5 latek. Miała już mieć rówieśników, kolegów, koleżanki, ale ostatnie badanie kontrolne w sierpniu zdiagnozowano u niej przerzuty i nawrót choroby, gdzie wcześniej miała już półroczną przerwę od chemii, bo lekarze byli dowiedzeni, że już zwalczyli tą chorobę, ale jednak badanie kontrolne wykazało co innego i w tym momencie Ola jest przed drugą chemioterapią, powinna już mieć ją podawaną od początku tygodnia, ale jej odporność spadła do poziomu 0, dlatego lekarze robią wszystko, aby pomóc jej, żeby już mogła zacząć nową chemię. Chemię tą, którą otrzymuje, to jest chemia ICE, ze zdwojoną mocą chcą uderzyć chorobę, gdyż pojawiły się 3 guzy, 2 są nie są możliwe do usunięcia. Jeden już usunięto 11 września, także Ola też jest już po operacji. No a akcję, którą prowadzimy, no chcielibyśmy, aby Ola wróciła do zdrowia, aby mogła rozpocząć normalne dzieciństwo, a wszystko związane z kosztami. Koszty dojazdu do samej Warszawy, pobyt. Czeka Ola również poza chemią na świetlanie, gdzie będzie musiała być 6 tygodni w samym szpitalu. Nie jest to dla niej łatwe, no ale my staramy się pokazywać, że wszystko jest ok, że wszyscy na nią trzymamy kciuki i że na pewno tym razem zwycięży. Apeli o pomoc jest wiele, a niektórzy zadają sobie naiwne nieco pytanie, po co pieniądze, skoro dziecko jest pod opieką szpitala. Ale zapewniamy, że są potrzebne, choć nie leczą, pomagają chorobę przetrwać. Akcja pomocowa jest skierowana generalnie na razie na zbiórkę pieniążków, bo rodzice nie mają zbyt prostej sytuacji. Cała rodzina stara się pomagać, ale jednak wiemy, że leczenie to są też również rehabilitacje w trakcie i po samym leczeniu, gdzie jeżeli Ola skończy teraz jedną chemię i naświetlanie, czeka ją kontrolna chemia przez okres roku czasu, no i w trakcie rehabilitacja, więc... Ale co wy robicie? My w tym momencie promujemy tą całą akcję wśród pracowników, zachęcamy do przekazywania kwot na konto fundacji, do której należy Ola, nasze dzieci. Akcję pomocową, zbiórkę pieniędzy organizuje wolontariat pracowniczy firmy ZITEH. Kulminacja działań będzie miała miejsce w czasie koncertu zespołu Modern Talking, który odbędzie się w Lubinie 4 listopada. Tam w namiocie firmy ZITEH będzie można udzielić wsparcia finansowego, ale nie tylko. Akcja będzie polegała na loterii losowej. Każdy los będzie wygrywał. Główna nagroda będzie tablet. Podczas akcji również będziemy rejestrować potencjalnych dawców. Każdy może, zdrowy człowiek, zostać takim potencjalnym dawcą między 18 a 55 rokiem życia. To nie kosztuje, nie polega, nie boli. Polega na pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka, na wypełnieniu formularza. Wspomagających akcje jest więcej. Wiele osób i organizacji z Lubina chce pomóc, ofiarując własne dzieła, które będą mogły otrzymać osoby, które z kolei ofiarują wsparcie finansowe. Stowarzyszenie Dać Nadzieję w Lubinie zawsze włącza się w takie akcje pomocy osobom potrzebującym. W tym przypadku pomagamy 5-letniej Oli i stowarzyszenie prowadzi 2 warsztaty. Uczestnicy w tych warsztatach, pracowniach rękodzielniczych, ceramicznych, artystycznych, przygotowują różne rzeczy i na pewno będziemy piekli ciasto, na pewno będą jakieś babeczki, muffinki, które tam będziemy rozdawać osobom i będziemy zbierać pieniążki. Będziemy w pracowni ceramicznej, wykonujemy różne naszyjniki, jakieś kubeczki. Uczestnicy chętnie się włączają w te akcje, wiedzą, dla kogo to robią i bardzo się z tego cieszą. Zawsze chętnie przychodzą
przychodzą na te akcje i chętnie w nich uczestniczą, pomagają. My postanowiliśmy na wniosek organizatorów ugotować bigos. Mam nadzieję, że będzie to bigos, który będzie niezwykle smakował. I jeśli już jedna osoba spróbuje, to za chwileczkę będą kolejki, a przy tym jednocześnie duże pieniądze, żeby jak najwięcej tej pomocy udzielić chorej Oli. Spółka CCC jako podmiot sąsiadujący z firmą CITEC, głównym organizatorem akcji charytatywnej wspierającej Oleńkę, postanowiła wesprzeć akcję, przekazując gadżety na loterię fantową. Każdy może wpłacać pieniądze na konto Fundacji Nasze Dzieci z dopiskiem na rzecz Aleksandry Łuczak, a każdy uczestnik koncertu Modern Talking może wziąć udział w loterii, kupić ciasto, bigos albo ceramiczny drobiazg. Każda złotówka się liczy.